Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do wykładu, jak również za szczegółowe przedstawienie mnie, jak również moich badań. Profesor Hondo już wymienił tytuł mojej dysertacji, która opierała się w dużej mierze na badaniach hebrajskojęzycznych czasopism literackich, które ukazywały się w Polsce międzywojennej. Jest to właśnie publikacja, która się ukazała, doktorat, który ukazał się drukiem kilka miesięcy temu, nosi nieco uproszczony tytuł Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce. Więc zostałam tutaj poproszona do opowiedzenia co nieco o owej publikacji, czyli o treściach, które są zawarte w mojej rozprawie, również o celach oczywiście i wnioskach, jakie płyną z moich badań. Pozwolę sobie zacząć od przywołania postaci krytyka literackiego, który pochodził z Krakowa, Bencjona Kaca, który podpisywał się nazwiskiem Ben Shalom już w czasopismach hebrajskojęzycznych, jak również przywołam jego słowa. Bencjon Ben Shalom zdobył pierwsze stopnie edukacji i rozpoczął swoją karierę literacką w Krakowie. W 1940 roku, już po imigracji do Palestyny, pisał. I tutaj cytuję. Historyk, który przyjdzie kiedyś opisać życie kulturalne w Republice Niepodległej Polski, tak w oryginale, zapewne zauważy, iż w dziedzinie twórczości hebrajskiej w ostatnich latach przed destrukcją państwa widoczne były oznaki uzdrowienia i przebudzenia. Po latach paraliżu, desperacji i bezsilności pojawiły się wiatry niosące wiarę i pokrzepienie. Nielicznych rozproszonych i osamotnionych pisarzy, którzy pozostawali w Polsce, ogarnęło uczucie, że oto nastąpił czas zjednoczenia się, czas czynu. Pojawiły się nowe siły. Przedstawiciele młodego pokolenia pobudzali atmosferę, apelowali o budowę, pracę, organizację. Znaczną część osiągnięć tego czasu historyk zapewne przypisze tej właśnie grupie młodych. I słusznie. Oni bowiem byli budzicielami i animatorami działań. Koniec cytatu. Ben Shalom, związany ze środowiskiem krakowskich hebraistów, należał do grupy wspomnianych młodych budzicieli. Wskazywał na kilka ośrodków, w tym Warszawę, Kraków i Łódź, wykazujących w okresie międzywojennym wszelkie inklinacje do kontynuacji hebrajskiego życia literackiego. Świadom licznych niedoskonałości ruchu hebrajskiego, a przede wszystkim wewnętrznych problemów organizacyjnych, akcentował działania poszczególnych osób zaangażowanych w lokalne sceny literackie. Przypominał o patronach działań lokalnych hebraistów, o Zjaszu Tonie z Krakowa czy Matatjachu Szochamie z Warszawy. Przede wszystkim jednak uwypuklał rolę młodego pokolenia i jego nieugiętej postawy wobec kontynuacji działań na rzecz rozwoju i promocji literatury hebrajskiej w diasporze. Życzenie Ben Shaloma, by nadchodząca generacja krytyków i historyków literatury doceniła wkład Centrum Polskiego w kształtowanie się literatury hebrajskiej, nie spełniło się. W mniemaniu następnego pokolenia historiografów osiągnięcia ośrodka międzywojennego w sferze literatury i kultury hebrajskiej w Polsce były co najmniej drugorzędne, a jego byt spisany na straty jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Przeto jedną z głównych zadań pracy było udowodnienie wadliwości tezy o zmierzchu ośrodka kultury i literatury hebrajskiej w diasporze jeszcze przed wybuchem II wojny światowej oraz zastąpienie jej gruntowną analizą. Tak też jednym z głównych. Dobrze, już są cele. Głównych celów mojej pracy była rekonstrukcja hebrajskiej działalności kulturalno-literackiej w polskiej diasporze.
W odpowiedzi na wspomniane opinie o zmierzchu, końcu życia hebrajskiego, literatury hebrajskiej w ośrodku diasporowym, postanowiłam szczegółowo przedstawić spektrum działalności polskich hebraistów poprzez prezentację wymiernych efektów ich pracy oraz podejmowanych w owym czasie inicjatyw kulturalno-literackich. Mam tutaj na myśli czasopisma, wydawnictwa, publikacje. Praca miała pokazać także, że polskie międzywojenne ośrodki literatury hebrajskiej stworzyły własną dynamikę, a co więcej, aspirowały do udziału w kształtowaniu literackiego kanonu, stanowiąc alternatywę dla twórczości powstającej w ziemi Izraela. Niemniej ważnym od działalności na polu wydawniczo-redakcyjnym czy edukacyjnym celem rozprawy było przedstawienie powstającej w dwudziestoleciu twórczości hebrajskiej oraz lokalnych polemik, jakie toczyły się wokół roli i kształtu nowoczesnej literatury hebrajskiej. Podsumowując, praca powstała z jednej strony jako polemika z hasłami wpisującymi się w sionistyczną narrację historiografii hebrajskiej, z drugiej strony zaś była odpowiedzią na potrzeby, tudzież brak w polskich studiach żydowskich, w których hebrajskojęzyczne czasopiśmiennictwo i piśmiennictwo w ogóle pozostawało terenem niemal zupełnie niezbadanym. Kilka słów również o budowie pracy, budowie książki. Książka się składa z głównych części. Pierwsza część jest częścią taką, którą można określić jako historyczną, druga już bardziej oscyluje wokół literatury i kwestii związanych z literaturą nowohebrajską. Pierwsza część stanowi opis hebrajskiego życia kulturalnego, kulturalno-literackiego w najważniejszych dla rozwoju ruchu hebrajskiego polskich miastach. I tymi miastami były Warszawa, Wilno, Kraków i Lwów. Druga część pracy przedstawia warunki, w jakich znajdował się ruch odrodzenia hebrajskiego, czy ruch hebrajski, jak go nazywano w polskiej diasporze. Omawia także kwestie teoretyczne związane z ówczesną twórczością hebrajskojęzyczną oraz wprowadza charakterystykę literatury pięknej, gdzie też omawiam najważniejsze tematy poruszane przez ówczesnych twórców. Pierwsza część, czyli swoista mapa twórczości literackiej, twórczości hebrajskojęzycznej w okresie międzywojennej, jak wspomniałam, obejmuje kilka dużych miast, które w owym czasie znalazły się już w granicach II Rzeczypospolitej. Czemu te miasta? O wyborze lokalizacji decydował fakt wykształcenia systemu kulturowego, czyli stworzenia życia kulturalno-literackiego z nieodłącznymi organami. To znaczy, były to miejsca, w których istniała grupa animatorów i twórców kultury hebrajskiej, to jest pisarzy, wychowawców, publicystów, działaczy kulturalnych, jak również istniały kanały jej przekazu, czyli szkoły, prasa, wydawnictwa, a także, nie zapominajmy, bardzo ważna grupa, czyli grupa odbiorców, adresatów owej kultury i literatury, czyli uczniów młodzieży żydowskiej, czytelników w ogóle. Za wymiernik życia literackiego obrałam fakt publikacji prasy hebrajskiej, a periodyków literackich przede wszystkim, jako dowód na istnienie funkcjonalnego systemu. Ciągłość wydawania czasopism świadczyła bowiem o istnieniu zarówno grup lokalnych pisarzy zaangażowanych w utrzymanie sceny literackiej, jak również jej odbiorców oraz potrzebnych do jej utrzymania organów, takich jak wydawnictwa, drukarnie, czytelnie. Należy oczywiście dodać, że w omówionych ośrodkach powstały także
filię Zrzeszenia Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich, czyli to była najważniejsza organizacja zrzeszająca twórców hebrajskojęzycznych w Polsce. Miastami, które nie zostały uwzględnione w pracy, nie zostały omówione dokładniej, aczkolwiek zasługują na wzmiankę, są również Łódź i Białystok. Białystok słynął sprężnie rozwijającego się szkolnictwa hebrajskiego, podobnie Łódź, gdzie działały hebrajskie placówki edukacyjne, ugrupowania syjonistyczne, wydawano także hebrajskojęzyczne periodyki dla młodzieży. Jednak brak prasy ciągłej, a zwłaszcza periodyków literackich, uniemożliwiał prześledzenie funkcjonowania życia literackiego w tych miastach. Więc przy omawianych miastach, kiedy omawiałam konkretne ośrodki, starałam się odtworzyć ogólną oczywiście atmosferę żydowskiego milieu miasta. Starałam się nakreślić również tło historyczne, czyli w opisie każdej lokalizacji przybliżone zostały istniejące w miastach tradycje hebrajskie, sięgające zazwyczaj drugiej połowy XIX wieku. Przywoływałam więc najważniejsze organy i instytucje związane z ruchem odrodzenia narodowego, a także działalność poszczególnych osób i podejmowanych w miastach inicjatyw literackich i wydawniczych. Uwzględniałam rozwój żydowskiego szkolnictwa, przede wszystkim szkolnictwa świeckiego i hebrajskiego, jak również stan czytelnictwa hebrajskiego, wydawnictwa, jakie działały na przełomie XIX i XX wieku oraz zawiązywanie się organizacji syjonistycznych, przy których bardzo często również funkcjonowały kursy języka hebrajskiego czy dodatkowe kursy literatury hebrajskiej. Jeżeli przechodząc do dwudziestolecia międzywojennego, więc w dwudziestolecie doczekało się już szczegółowego opisu życia literackiego, więc praca jest dosyć szczegółowo, opisuje wszelkie inicjatywy kulturalne i literackie związane z tak zwanym ruchem hebrajskim, uwzględniając zmiany, które nastąpiły w rzeczywistości polskich Żydów po wojnie oraz nowe warunki, w jakich przyszło im tworzyć. Badałam, na ile kontynuowano przedwojenne projekty, część bowiem projektów, które były projektami, które odniosły dosyć duży sukces i popularnymi w ostatniej dekadzie i w pierwszej ostatniej dekadzie XIX wieku i pierwszej dekadzie XX wieku, miały swoją kontynuację w okresie międzywojennym. Mam tutaj na myśli na przykład takie wydawnictwa jak Dziennik Hatzfira, periodyk Luach Achia Saw, czy wydawnictwo Central w Warszawie, jak również wydawnictwo krakowskie, czasopismo Hamitzpe. Aczkolwiek, co będzie też charakterystyczne dla okresu międzywojennego, już w okresie międzywojennym większość z tych publikacji przestała się ukazywać i skończyła swoje istnienie zazwyczaj w pierwszej dekadzie, w latach 20. czy z końcem lat 20. W okresie międzywojennym oczywiście powstaje, dochodzi do głosu nowe pokolenie, czyli twórców, którzy urodzeni są już bądź jeszcze w ostatnich latach XIX wieku, bądź na początku XX, powstają nowe inicjatywy literackie i wydawnicze. W celu odtworzenia życia literackiego starałam się zebrać jak najwięcej informacji nie tylko o czasopismach literackich, ale również wydawnictwach, grupach literackich, jakie się zawiązywały, organizacjach, zrzeszeniach pisarzy, hebraistów, a także o ugrupowaniach syjonistycznych, bibliotekach, czytelniach i kółkach.
różnego rodzaju. Bardzo ważnym elementem było dla mnie też odtworzenie, czy próba odtworzenia atmosfery, jaka panowała ówcześnie w danych ośrodkach, też między pisarzami. W pewnym sensie udało mi się ją odtworzyć na podstawie osobistych dokumentów, czyli przede wszystkim wspomnień i korespondencji międzywojennej, jeszcze korespondencji pisarzy z różnych ośrodków. Jest to korespondencja pisarzy właśnie między ośrodkami polskimi, ale również korespondencja z pisarzami, którzy osiedli w Palestynie. Przedstawienie życia literackiego w poszczególnych miastach nie byłoby pełne bez obrazu ogólnych warunków, w jakich znajdowała się kultura hebrajska w międzywojennej Polsce. Tak też w drugiej części pracy omówiłam czynniki wpływające na efektywność hebrajskiej działalności kulturalnej, to znaczy system żydowskiej edukacji, oczywiście z naciskiem na stan szkolnictwa hebrajskiego i statusu języka hebrajskiego w szkołach żydowskich, też w szkołach niepełnych hebrajskich, jak również stan czytelnictwa, rynek książkowy i dystrybucję oraz status języka hebrajskiego. W tej części pracy również poruszałam temat pozycji literackich ośrodków diasporowych wobec centrum w Wiszuwie oraz relacji Polska-Palestyna, które to miały dopełnić obrazu atmosfery, w jakiej tworzyli pisarze hebrajscy w Polsce. Tutaj też zwracałam uwagę nie tylko na stosunek pisarzy z Polski wobec kształtującego się już w owym czasie też prężnie rozwijającego centrum kulturalnego w Palestynie, ale również stosunek już w owym czasie nawet negujący twórczość diasporową właśnie owego ośrodka palestyńskiego. Więc mamy tutaj pokazaną tą podwójną perspektywę. Kolejne dwa rozdziały pracy zostały poświęcone literaturze hebrajskiej. W jednym z rozdziałów przywołuję najważniejsze rozważania i dyskusje międzywojennych pisarzy, które odzwierciedlają sprzeczne poglądy na zadania nowej literatury hebrajskiej, wskazują również odmienne kierunki myślenia i różne modele poetyki preferowane przez międzywojennych twórców. Są to świadectwa, też polemiki świadczą o żywym dialogu nad kształtem i rolą nowoczesnej literatury hebrajskiej. Ten dialog oczywiście miał miejsce również w ośrodku palestyńskim. Ostatni rozdział pracy stanowi próbę charakterystyki twórczości hebrajskiej stworzonej w międzywojennej Polsce. Ta w dużej mierze niezbadana twórczość prezentuje spektrum tematów zasługujących na osobną analizę. W książce zaś omawiam wybrane tematy poruszane przez artystów, które uznałam za dominujące i również interesujące dla polskiego czytelnika. Więc omówione w pracy motywy odzwierciedlają historyczno-kulturowe procesy zachodzące w dwudziestowiecznym społeczeństwie żydowskim w Polsce, modernizację, upolitycznienie, kosmopolityzację i zeświadczenie. W mojej analizie starałam się wyodrębnić dominującą postać bohatera literackiego, nowoczesnego Żyda, wyrażającego duchowe rozterki współczesnych i zaabsorbowanego sprawami bieżącego życia. Tematy, które tutaj pojawiają się w moich analizach, to stosunek do Polski, który się bardzo często przejawia w relacjach z sąsiadami, z Polakami, jak również oczywiście w twórczości tej przebrzmiewają już echa nasilającego się antysemityzmu, który w rzeczywistości w dużej mierze wpływa na wykształcenie się czy pogłębienie narodowej świadomości Żydów, którzy
w ten sposób właśnie poprzez narastający antysemityzm i zmianę relacji z Polakami, już tutaj mam też na myśli przede wszystkim początek lat 30., wybierają rozwiązanie syjonistyczne i właśnie emigrację do Palestyny jako rozwiązanie ówczesnych problemów, swoich problemów. Ewentualnie też możemy nazwać oczywiście te decyzje pewnego rodzaju ucieczką. Prócz opisów realiów życia w Polsce, czyli wspomnianych tematów polskich, wśród tematów poruszanych przez twórców dwudziestolecia nie mogło oczywiście zabraknąć wizji duchowej ojczyzny, czyli upragnionej i mityzowanej ziemi Izraela. W pracy też nie chciałam się skupiać na literaturze, którą można określić jako propagandową, na klasycznej literaturze syjonistycznej. Bardziej zajmowały mnie przedstawienia ziemi Izraela już jako tego terytorium doświadczonego, czyli mamy tutaj do czynienia w kilku pracach pisarze, którzy odwiedzili albo nawet emigrowali do Palestyny i z niej powrócili, dają świadectwo swojego w niej życia i właśnie i swoich przeżyć w tym miejscu, więc to był też ważny temat, który omawiam. Kilka słów o źródłach. Główny materiał źródłowy moich badań stanowiły hebrajskie, wspomniane już hebrajskie periodyki literackie wydawane w dwudziestoleciu, które pozwoliły przynajmniej częściowo odtworzyć obraz życia literackiego w danych miastach. Sekcje informacyjne w periodykach oczywiście dostarczają wiadomości na temat spektrum działalności grup literackich, wydawnictw czy poszczególnych pisarzy i publicystów. Stanowiły również źródło wiedzy o dyskusjach nad rozwojem języka hebrajskiego czy zadaniami nowoczesnej literatury hebrajskiej, jakie toczyły się w danym okresie. Jednak z uwagi na brak ciągłości publikacji, badane czasopisma nie mogły stanowić jedynej podstawy do próby rekonstrukcji literackiego milieu dwudziestolecia. To też w moich badaniach posiłkowałam się międzywojenną prasą żydowską, a także literaturą piękną i naukową, na przykład wczesnymi opracowaniami Ruchu Odrodzenia Narodowego, wydawaną w Polsce i Palestynie. Jako literatura przedmiotu posłużyły mi przede wszystkim hebrajskojęzyczne publikacje historyczne, literaturoznawcze oraz wspomnieniowe, które dotyczyły poszczególnych miast. Muszę tutaj zaznaczyć, że w wielu przypadkach ustalenie faktów dotyczących danej organizacji, towarzystwa, nawet działalności wydawnictw czy danych autorów nastręczało wielu problemów. Niekiedy było to też niemożliwe, biorąc pod uwagę brak kompilacyjnych opracowań literatury hebrajskiej na ziemiach polskich, a także oczywiście luki w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych. Istotne źródło informacji stanowiły wspomnienia pisarzy aktywnych w okresie międzywojennej, którzy przeżyli Holokaust bądź jeszcze przed wybuchem II wojny światowej wyemigrowali z Polski. Tutaj do takich też ważniejszych publikacji, może by wymienić chociaż kilku autorów, należą teksty Jakowa Fichmana, Cwiego Zwoluna Weinberga, Benciona Ben Shaloma, Benciona Kaca, to też to samo nazwisko, ale z Wilna, Dowa Sadana, Szmuela Jeszajahu Pinelesa, czy Zachari Zilberfeniga. Jak wspomniałam, też już szczególnie cenny materiał stanowiła korespondencja pisarzy i inne dokumenty osobiste, które zachowane są w izraelskich archiwach, przede wszystkim w Instytucie Gnazim, czyli Archiwum Związku Pisarzy w Tel Awiwie, w Archiwum Syjonistycznym, czy Archiwum Biblioteki Narodowej w Jerozolimie. Co do najważniejszych źródeł,
Jak wspomniałam, należały do nich czasopisma hebrajskojęzyczne, czasopisma literackie. Tutaj wymieniam, jak możecie Państwo na slajdzie zobaczyć, nie będę tych tytułów omawiać, natomiast ta lista też może pokazać pewne proporcje. Uwzględnione są, wyodrębnione przede wszystkim czasopisma literackie. Przy Warszawie są zaznaczone jeszcze pod spodem też jest prasa informacyjna, która się ukazuje w omawianym okresie oraz większe publikacje. Natomiast w innych miastach, jak Państwo mogą zobaczyć, są to pojedyncze, ta lista jest dosyć krótka. Też kiedy Państwo spojrzycie na daty publikacji, można zauważyć, że przy wielu de facto tytułach mamy podane tylko roczną datę, co znaczy, że czasopisma nie miały kontynuacji, one często periodyki owe ukazywały się znacznie, znaczy krócej niż rok, często była to pojedyncza publikacja, tudzież ukazało się kilka tylko numerów danego pisma. W rzeczywistości na pewno w porównaniu zakresu, spektrum czasopiśmiennictwa żydowskiego w języku polskim, czy przede wszystkim w języku jidysz, mamy tutaj mowę o znacznie bardziej zawężonym rynku i również oczywiście też nie tylko czas publikacji, również nakłady były znacznie niższe niż publikacji w języku jidysz czy w języku polskim. Wśród omawianych czasopism, one są oczywiście dokładnie omówione w pracy, udało się wyodrębnić różne, kilka rodzajów czasopism. Jest to taki bardzo wstępny podział, raczej umowny, który dokonałam nie tylko na podstawie programów i założeń redaktorów i założycieli czasopism, ale ich faktycznego zasięgu oraz drukowanych, publikowanych w nich treści. Więc możemy wśród tych czasopism wyróżnić pisma ogólnodiasporowe, ogólnopolskie oraz te zorientowane na dany region, tudzież miasto. Do takich publikacji ogólnodiasporowych możemy zaliczyć kwartalnik Hatkufa, czyli to jedna z najważniejszych publikacji hebrajskojęzycznych w tym okresie, jak również Sne czy Kolo, to są to wszystko publikacje warszawskie. Pisma zorientowane na Polskę miały zrzeszać przede wszystkim hebrajskojęzycznych twórców z Polski, tutaj najważniejszymi w tej kategorii, obok Reshit czy Tchumim będą Amudim, czyli organ zrzeszenia literatów i dziennikarzy hebrajskich, Sefer Hashanali Judei Polania, czyli rocznik Żydów polskich wydany w Krakowie pod koniec lat 30. Natomiast do lokalnych zaliczymy Galim, Zramim, Hasolel, Alef i Bejt. Wszystkie akurat z tych lokalnych publikacji są wydawane bądź w Wilnie, bądź we Lwowie. Oprócz czasopism do omawianych w pracy organów życia literackiego należały także grupy literackie. Do najważniejszych należą Reshit, Basach i Hasolelim. Znów Reshit jest tą grupą, która się tworzy przy czasopiśmie wydawanym w Warszawie. Basach to grupa, która wydaje wspólną publikację, tomik poezji i grupa jest reprezentowana przez twórców z różnych ośrodków polskich. Natomiast Hasolelim powstaje, grupa, która powstaje przy czasopiśmie Hasolel wydanym we Lwowie.
Oprócz grup literackich i czasopism mamy do najważniejszych organizacji, należą Zrzeszenie Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce, które powstaje w 1930 roku, Pen Klub i ciekawa inicjatywa Hebrajskie Towarzystwo Naukowe, które zawiązuje się w Wilnie. Wydawnictwa są oczywiście zakładane w każdym z omawianych ośrodków. Często są to inicjatywy prywatne, a publikacje, które ukazują się w danych wydawnictwach, też nierzadko są w rzeczywistości finansowane przez osoby prywatne. Tu właśnie też wspomniałam przy okazji czasopisma, przy okazji grup literackich i czasopism, właśnie też ciekawym przykładem, zwłaszcza w kontekście funkcjonalności właśnie systemu kulturowego, będą periodyki, które zgromadziły wokół siebie grupę twórców i odbiorców połączonych nie tylko za pomocą pisma. Więc mowa o pewnego rodzaju rezonansie czasopisma i sytuacji, gdy stanowi ono zalążek większego projektu. W okresie międzywojennym mamy więc kilka czasopism, które ukazywały się przez dłuższy czas, to znaczy przez kilka lat, zazwyczaj to są 2-3 lata, z w miarę regularną częstotliwością, i gromadziły one wokół siebie grupę stałych autorów. Przy pismach powstaje ugrupowanie, czy właśnie grupa literacka, która zrzesza działaczy. Jest to czasami określane jako też Towarzystwo Przyjaciół. Ale już idąc dalej z tych właśnie inicjatyw, wspólne inicjatywy, powstają wydawnictwa, więc czasopismo stanowi pewnego rodzaju zarzewie dalszych inicjatyw. Tutaj z historii czasopism międzywojennych mamy takie najważniejsze dwa przykłady, to wspomniane czasopismo i grupa Reshit, związana z ośrodkiem warszawskim, czy warszawskim i łódzkim, ponieważ tutaj główny inicjator przedsięwzięcia, czyli Malkiel Lusternik, pochodzi z Łodzi, w okresie międzywojennym już w dużej mierze przebywa w Warszawie, aczkolwiek jest w dalszym ciągu też silnie związany z organizacjami sionistycznymi działającymi w Łodzi właśnie. Przy czasopiśmie, kiedy wychodzi czasopismo Reshit na początku 1932 roku, nie ma mowy o grupie literackiej Reshit. O tej grupie literackiej dowiadujemy się w momencie zamknięcia czasopisma. W jej skład weszli redaktorzy, właśnie byli redaktorzy czasopisma Reshit, i de facto dowiadujemy się o istnieniu tej grupy na łamach czasopisma, które mieliście Państwo też na poprzednim slajdzie załączone. To nie ta pierwsza strona czasopisma Baderech, warszawskiego pisma informacyjnego, gdzie młodzi obwieszczają dołączenie, przyłączenie się do czasopisma, które zdaje się, że w ich mniemaniu było czasopismem nieco staroświeckim. Natomiast z braku platformy, po zamknięciu ich własnej platformy, czyli czasopisma Reshit, właśnie też w sposób dosyć manifestacyjny przystępują do czasopisma, czy przystępują do publikacji w czasopiśmie Baderech. Więc czasopismo, grupa literacka i również wydawnictwo. Przy czasopiśmie zostaje utworzone wydawnictwo Reshit o tej samej nazwie, i tutaj z inicjatywy wspomnianego Lusternika ukazują się w tym samym roku, w 1935, 3 tomy poezji poetów związanych z czasopismem, członków też wspomnianej grupy literackiej. Drugim przykładem
grupy literackiej, która też działała właśnie na łamach czasopisma. Tutaj o grupie literackiej już dowiadujemy się wraz z założeniem periodyku. Mowa o Hasolel, czyli brukarzu budowniczym. Brukarz, to Hasolel, to ten, który właśnie buduje drogi. Też Reshit, wspomniany Reshit i Hasolel powstają w dokładnie tym samym czasie. Ukazują się też dokładnie w tych samych latach, w innych ośrodkach. Reshit w Warszawie, Hasolel we Lwowie. Tutaj możecie Państwo zobaczyć okładkę, to jest akurat drugi numer tego periodyku. On miał być miesięcznikiem, oczywiście tutaj publikacja nie zawsze była regularna, więc w periodyku Hasolel od początku redakcja daje znać o założeniu również grupy właśnie Hasolelin, czyli liczbie mnogiej brukarzy. I również oni podejmują się projektów wydawniczych przeznaczonych dla miłośników twórczości hebrajskiej. I w 1933 roku w wydawnictwie Hasolel opublikowano zbiory poezji Natana Stockhamera, Chazon Yamim. Tutaj taka małe zdjęcie i już z karty tytułowej. Tam nie jest widoczna akurat okładka w przypadku tego tomiku. Na drugiej natomiast Państwo widzicie grafikę z, właśnie z tomu wierszy Ariego Bergera, Tevel Govat, czyli konający wszechświat. Owe wspomniane wydawnictwa, które powstają przy czasopismach, nie mają wielkiego zasięgu i również ich produkcja jest ograniczona, to znaczy publikacje, które są wymienione na slajdach, są jedynymi publikacjami, jakie ukazały się w tych czasopismach, w tych wydawnictwach. Co do pozostałych inicjatyw i co ważniejszych organizacji zrzeszających hebrajskich twórców, należy Zrzeszenie Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich. Tutaj jest jego hebrajska nazwa, Hitagduta Sofrim ve'Aitonaima Ivrim be'Polania, które po długich perypetiach ostatecznie uformowano na początku 1930 roku. W tym samym roku zrzeszenie będzie liczyło 148 członków zarejestrowanych. W kilka lat później, do 1933 roku, powstają oprócz właśnie centrali w Warszawie, powstają jeszcze oddziały w Wilnie, Lwowie, Białymstoku, Łodzi i Krakowie również, czyli przez kilka lat, w latach 30. funkcjonują filie zrzeszenia właśnie we wspomnianych miastach. Jak Państwo tutaj macie też przedstawione na slajdzie, warunkiem utworzenia pododdziału było 10 zdeklarowanych członków. Też jak wiemy z korespondencji związku, bardzo często tutaj dane pododdziały nie wywiązywały się z, znaczy członkowie pododdziałów nie wywiązywali się z płacenia składek członkowskich i też co mocno utrudniało rozwój działalności i realizację inicjatyw w poszczególnych ośrodkach. Główną ideę zrzeszenia, czyli popularyzację literatury i kultury hebrajskiej w Polsce, realizowano poprzez organizację odczytów, akademii i wieczorów literackich. Często to były de facto wieczory pożegnalne, organizowane z okazji wyjazdów, to znaczy imigracji pisarzy hebrajskich do Palestyny. Zrzeszenie otworzyło również, to były kursy, właśnie takie kursy w Warszawie, kursy uzupełniające z literatury hebrajskiej, które prowadzone były przez specjalistów.
i wykłady odbywały się 2 razy w tygodniu. Kursy obejmowały dzieje literatury hebrajskiej od czasów biblijnych po współczesnych. W 1930 roku przy zrzeszeniu powstał także hebrajski Pen Club, który był oddziałem Pen Clubu w Palestynie, który został założony wiosną tego samego roku, czyli w 1930 roku. Planów nie tylko zorganizowania wydarzeń, również publikacji. Zrzeszenie miało wiele, zrealizowanych zostało znacznie mniej. Przez długi czas, przez kilka lat mowa była o potrzebie stworzenia właśnie takiego czasopisma, które będzie zrzeszało wszystkich pisarzy hebrajskojęzycznych, organu zrzeszenia literatów i dziennikarzy hebrajskich. Kiedy wreszcie powstaje owo czasopismo Amudim? Dopiero w 1930 roku jego redaktorem zostaje Yehuda Warszawia, który jak wykazuje ją dokumenty osobiste, jak również inne świadectwa historyczne, nie był specjalnie lubiany przez kolegów pisarzy i w dużej mierze też czasopismo właśnie pod jego redakcją spotyka się z niemałą krytyką. Krytyka, która też napływa nawet z Palestyny. I efekt jest taki, iż czasopismo, które właśnie miało być głównym organem zrzeszenia pisarzy hebrajskich w Polsce, przestaje się ukazywać po 2 numerach, czyli ukazują się tylko 2 numery w tym samym roku, właśnie z miesiąca na miesiąc, późną wiosną 1936 roku. Co bardziej prężnych ośrodków, właśnie pododdziałów Zrzeszenia Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich należała filia krakowska, która w porównaniu z innymi filiami powstała stosunkowo późno, bo dopiero z końcem 32, przepraszam, z końcem 33 roku. Natomiast od razu przy tym oddziale zostaje powołane wydawnictwo, z którym ściśle związany był Bencion Ben Shalom, cytowany na początku wykładu. Wydawnictwo nazywa się Miflat, czyli schronienie i też jednym właśnie głównym celem wydawnictwa jest publikacja literatury naukowej i pięknej, oryginalnej twórczości pisarzy hebrajskich z Polski. Oczywiście organizatorzy, wydawcy byli dobrze świadomi, iż tłumaczenia literatury obcej czy przedruki dzieł wydawanych w Palestynie, a przede wszystkim druk podręczników hebrajskich byłby znacznie bardziej zyskowny, natomiast postawili na literaturę piękną i ewentualnie literaturę naukową, która oczywiście też te wymienione publikacje, macie Państwo wymienionych 5 publikacji pod Miflat, ukazują się w niedużym nakładzie. Kiedy mowa o publikacjach z owego czasu, te publikacje są, nakład tych publikacji rzadko przekracza 1000 egzemplarzy, zazwyczaj ze wspomnień tutaj z Liber Feniga, jak pamiętam, wynika, że tutaj tomy wierszy, czyli chodzi o przede wszystkim o tom liryków Pomeranca, wydany już w 1939 roku, ukazuje się w nakładzie 300 egzemplarzy. Ach, tutaj najważniejsza publikacja wydawnictwa krakowskiego, czyli Sefer Hashana Lijudei Polania, czyli Rocznik Żydów Polskich, ukazuje się w 1930 roku i rzeczywiście udało się tutaj redakcji zrzeszyć
najważniejszych twórców z różnych ośrodków w Polsce, co też było rzadkie w owym okresie. Rzeczywiście w roczniku Żydów Polskich ukazują się twórczości oryginalne, nie ma przydruków, nie ma również tekstów nadesłanych właśnie z Palestyny, co było bardzo częstą praktyką, też w rzeczywistości to, czego czytelnik hebrajski szukał, czy co też wyjątkowo chłonąłby treści, literatura właśnie napływająca z Palestyny, czyli opisująca dokonania ruchu osadniczego w Palestynie, więc też właśnie redakcja rocznika była świadoma tego, że nie jest to może nie będzie to najchętniej czytana czy nabywana publikacja, aczkolwiek mieli tutaj właśnie założenia mocno też ideologiczne. Tak, ciekawą jeszcze jedną organizacją, o której chciałam wspomnieć, jest Hebrajskie Towarzystwo Naukowe. Była to organizacja hebraistów, która została założona w Wilnie, choć środowisko pisarzy i naukowców hebrajskich w Wilnie właśnie nie było liczne, odczuwano potrzebę stworzenia hebrajskiej instytucji naukowej. O jej powołanie postarali się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wraz ze studenckim kołem do badań historii żydowskiej. Dzięki ich wysiłkom z końcem 1929 roku powstało właśnie Hebrajskie Towarzystwo Naukowe, czyli Hevra Madait Ivrit, które, jak twierdził mianowany na kierownika Josef Regensburg, miało być bezpośrednią kontynuacją Instytutu Naukowego, który działał w Wilnie jeszcze w czasie I wojny światowej, aczkolwiek, jak wydaje się, w rzeczywistości tym bodźcem do powołania organizacji był najprawdopodobniej sukces Instytutu IWO, który już działał w mieście. Towarzystwo otworzyło czytelnię w bibliotece imienia Matiasa Straszuna. Jednym z głównych działań ugrupowania było stworzenie katalogu zaniedbanej, a wyposażonej w bogate zbiory biblioteki. Wspólnymi siłami również Hebrajskiego Towarzystwa Naukowego i Wileńskiego Tarbut powołano, czy najpewniej reaktywowano, Uniwersytet Ludowy, czyli Uniwersytet Ha-Amamit, aczkolwiek po śmierci Josefa Regensburga w 1930 roku działaniami organizacji kierował krótko Józef Schuster, później Schillo. Jednak od połowy lat 30. wraz z rosnącą emigracją działaczy i nauczycieli aktywność towarzystwa znacząco spadła. Też kiedy zakładano, kiedy informowano o założeniu towarzystwa, były tutaj nakreślane bardzo szeroko zakrojone plany, natomiast znów zrealizowanych było, zostało niewiele. Praca, moje badania wykazała, ukazuje też w samym fakcie o krótkotrwałości badanych czasopism czy niskich nakładach, o których wspominałam. Ich oczywiście tutaj genezą tych historii były problemy ruchu hebrajskiego, z jakimiś tutaj borykali wszyscy agenci kultury hebrajskiej w Polsce. Tak więc projekty wydawnicze w szczególności, ale też ogólnie hebrajska, kultura hebrajska w diasporze zmagała się z licznymi problemami, tak zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Wiele z nich wiązało się ze statusem języka hebrajskiego jako jednego z języków polskich Żydów, oczywiście tego jednego i tego najmniej popularnego języka wśród polskich Żydów.
I choć okres międzywojnia kojarzy się z rozkwitem ruchu sionistycznego, aktywizacją społeczeństwa żydowskiego i polityzacją młodego pokolenia, niekoniecznie przekładają się one na liczby hebrajskich czytelników czy szersze poparcie inicjatyw kulturalno-literackich przez ugrupowania sionistyczne. Tak więc cechą badanych periodyków jest ich krótkotrwałość, jak również brak czytelników i na pewno brak nabywców. Są to też problemy, które są dyskutowane na łamach każdego czasopisma, które się ukazuje ówcześnie w Polsce, czasopisma hebrajskiego, oczywiście również prasy hebrajskiej, która jest publikowana w danych miastach. Biorąc pod uwagę elitarność języka i fakt, że na przykład posyłanie dzieci do pełnych szkół hebrajskich, czyli szkół Tarbutu, możliwe było tylko dla niedużej, dobrze sytuowanej części żydowskiego społeczeństwa, też oczywiście przyczyniła się do tego faktu, iż tylko niewielka część polskich Żydów władała językiem na tyle dobrze, by w nim czytać i by w nim również tworzyć. Hebrajski, jak Państwo zapewne też wiecie, choć rozpowszechniany w szkołach i organizacjach sionistycznych, nie był jeszcze w owym czasie językiem mówionym ani językiem mas. Dla większości, także dla pisarzy, był językiem używanym biernie, czyli w piśmie, czy w literaturze, którą tworzyli, w artykułach, niekiedy również używany właśnie w korespondencji, aczkolwiek często też pisarze, których twórczość, których teksty omawiam w pracy, są pisarzami co najmniej dwujęzycznymi i również publikują w czasopismach jidyszowych, ewentualnie rzadziej również w czasopismach żydowskich wydawanych w języku polskim. Także w ówczesnych analizach pozycji hebrajskiego i problemu czytelnictwa wracają te same argumenty. Obojętność kręgów salonowych sionistów, nonszalancja nauczycieli, ignorancja młodzieży. Oczywiście cały czas podejmowane są próby naprawy tej sytuacji, organizowane są targi książkowe, kioski, biuletyny, katalogi. Natomiast niemalże każda inicjatywa wymaga tutaj wysiłku i nieustępliwości jej inicjatorów. Także niskie nakłady czasopism, krótkotrwała publikacja, a przede wszystkim fakt zamknięcia hebrajskiego dziennika w polskiej diasporze, mam na myśli Hatzfire, stanowią o spadku czytelnictwa hebrajskiego, natomiast prób animacji, jak już wspomniałam, nie zaprzestawano i dowodem są na to, czyli takimi dowodami, oznakami życia są opisane w pracy czasopisma, tomy wierszy i opowiadań wydawane w dwudziestoleciu. Trudno oczywiście spekulować, co by było, gdyby nie tragedia II wojny światowej, jednak jak starałam się wykazać w pracy, imperatywność twórców dwudziestolecia nie wskazywała na zmierzch kultury hebrajskiej w Polsce, wręcz przeciwnie. Nowe pokolenie pisarzy nie szczędziło sił ni środków, by utrzymać hebrajskojęzyczne platformy wyrazu. Dowodem na to były wszystkie opisane w pracy pisma, tomy literatury wydawane w Wilnie, we Lwowie, Krakowie czy wreszcie Warszawie, mimo ich niskich nakładów czy krótkiego trwania. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.